Praca w pizzerii, Wersow. Dobra, to idolkę obejrzymy i idziemy grać. Spartiatik! Moje ulubione intro Disney Channel oddaję. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, a w dzisiejszym odcinku podejmuję nie oglądam pracę beczki, nie w pizzerii. Ja jestem wielką fanką pizzy. Jak kto mnie zna, ten wie, że moja ulubiona pizza to margaritos fritos. Polecam wszystkim, czyli pizza z frytkami. Ale nie o tym dzisiaj, ponieważ... Fanka pizzy, margaritas fritas, no nie mogę, to jakbyś powiedział, że jesteś fanką pizzy, dupę jadł pizzę z Biedronki, tylko. W sensie, może być dobra, ale no to nie jest pizza jednak, tak jak... Rozumiesz, o co mi chodzi? Co ja ci mam tłumaczyć? Dzisiaj będę zatrudniała się na jeden dzień, tak naprawdę no, na Donatello kilka godzin, jest dobra. Zobaczy, jak to jest. Dla mnie lepsze niż fritos z margaritas. Moje ulubione, bo to jest jedna z moich ulubionych pizzerii w Krakowie. Także jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym dniem i żeby nic was nie ominęło. Lubię tego typu odcinki, wy też je lubicie, także proponujcie mi w komentarzach poniżej, jakie jeszcze inne może prace mam podjąć, a ich spróbuję. Zobaczymy. Czy mnie dzisiaj nie wywalą z roboty? Ale w sumie by było zabawnie, jakby mnie wywalili z roboty. Ogólnie nie mogę wam podać tajnych składników tej pizzy, bo się nie zgodzili tutaj państwo. No ale też się nie dziwię, to jest tajna receptura, tego nie można tak zdradzać. Ale będę tę pizzę wyrabiać, będę nakładać składniki, nauczyć się, jak to być z pracownikiem właśnie tutaj. Czyli zapraszam cię, pomidorów. Na początek do szatni. Jak się to nazywa? Pizza... Topia. Na spokojnie. Dobra. Super. Znacie tą pizzerię? Ja nie znam. No to będzie wyzwanie, mocno. Fajnie, fajnie. Gotowa. Przebrana już jestem, proszę bardzo, oficjalnie pracownikiem. Mam fartuszek, który dostałam. W ogóle mega fajne są te fartuszki. Mam też koszulkę. Musiałam związać włosy. No i też wzięłam sobie maseczkę, bo jednak za ladą już muszę nosić maseczkę. A lokalna jakaś w Krakowie? Wszyscy mnie tak było przywitali, okay. Więc się bardzo cieszę, ale też się trochę stresuję. Jak widzicie, nie mam pierścionka dzisiaj zaręczynowego, to nie znaczy, że zerwaliśmy z Karolem, tak, ale nie mogłam go mieć, bo właśnie są takie wymogi, że nie możemy, susy, nie można mieć żadnej biżuterii, susy, właśnie na dłoniach i w tej okolicy. Ale fajnie to wygląda, jak już mogę tutaj być właśnie po tej stronie, zawsze przychodzę i kupuję pizzkę. Kurde, czemu ja zawsze tak głośno puszczam te filmy, sorry. Teraz mogę tutaj stać. Zawsze zapominam, zawsze, że ja mam ciszej niż wy ustawione. Wiesz, to ogólnie nie mam stresu z zarabianiem, bo ja się czuję mega ekscytację, ale trochę się wstydzę ludzi trochę, wiesz, co powiedzą. Czepek na te kudły, ale ona jest kelnerką, to trzeba czepek. Są i w ogóle, pod tym względem. My tu czuwasz nad tobą, więc wiesz, tak twoja pierwsza pizza będzie taka wyjątkowa. Dobra. O, my też pizzę w sumie dzisiaj. Dobrze widzowie są, tematycznie. Ciekawe, czy lepsi niż wersą będziemy. Jest przygotowane 48 godzin wcześniej, a to dlatego, że dajemy bardzo mało... Co znaczy susy? Napisz tak, sy, usy, sy, y. I zobacz, co to znaczy. To znaczy to. Drożdże, okay. Więc te drożdże, żeby zaczęły pracować, potrzebują... Czy chyba drzemotki nie widzisz, to ci to nic nie powiem. ...odpowiedniej temperaturze. Witam, Gierczak, siema. Później fajne, że jak zjesz, to nie czujesz się taka ciężka po zjedzeniu. Tak. Zawsze sobie na początek sypiemy... To wtedy mowę, sobie zainstaluj, część widział. BTTV. Ty sobie zrób tak samo tutaj i tak samo tutaj. I już ty posypałaś troszkę. Tak, tak, to już jest wszystko posypane, no. No krój to tej. Wanilki, o dokładnie, tak. I z boczku. I teraz z tej strony będzie tak. Ekstra. I weź sobie do góry, dobra. Mam już swój pierwszy kawał pizzy, dobra. Teraz zaczynamy jazdę, będziemy robić tak zwaną kierownicę. Dobra. Wejdź sobie tutaj na te cztery paluszki. Kciuki do góry, bo ważne, żeby u nas nie uciskać brzegów, żeby one były puszyste. I robimy sobie kierownicę na około. Siema, Mario. Kierownicę na około. Tak, 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 żeby ono się po prostu samo rozciągało. I teraz może być ciekawie, bo pokażę ci na początku, jak będziemy robić. Układamy sobie na... I nie zakładają czepka, to dobrze chyba, czy nie? Tak, żebyś po prostu miała tak jak... Nie wiem, trzeba? Na palcach. Tak. I robimy kciuk, cztery palce, kciuk, cztery palce, kciuk, cztery... Tak. O, dokładnie, o. No. Średnio. To nie bierzesz od środka, tylko brzegi. Tak. Przez Wersow chyba nalot zrobią na pizzerię. Najgrubsze ciasto rozciągasz, okej. Okay. Bliżej te palce tak jakby tu, o tutaj sobie trzymaj. I to rozciągasz, no. Praktycznie ma... Ja chcę jeść z kogoś włosami. Okej, okay, na początek
zawsze smarujemy, rób to co ja, dobra? Zawsze smarujemy oliwą brzegi. Jednym tam ktoś wołał o coś, pomóżcie mu, Boże. To bardzo delikatnie, to nie ma być pikantne. Przesłyszę. Tylko po prostu jednym pociągnięciem. Proszę, pomóżcie. Mm-hmm. Ktoś się w kiblu tak, zatrzasnął, a ci pizzę lepią z wersą. Ja pierdzie. Mm-hmm. Tu pechamy. Nie gwarantuję, że będzie taka dobra. Spoko, już widzę, jak tutaj jest robione, więc jest ok. To tutaj teraz, jaki będzie sos? Dobrze, jaki sos? A co polecasz? Polecam pelati. Dobra, super, dzięki za polecenie. Tak, tak. Jedziemy sobie jedną kocheleczkę pelati, ja będę robić na pelati. Co to jest pelati? To jest ostre, czy nie? Przelewamy sobie przez środek. Mhm, na spokojnie. Jeszcze całość sobie rozlej na środek. Robimy teraz zygzaczek. Mhm. Tak, i później na okrągło. Widzisz, i to tak fajnie wychodzi po całej pizzy. Zawsze zostawiamy brzegi, nie smarujemy ich sosem, żeby one po prostu były takie fajne, zostałe. Pelaty to są pomidory? To zwykły sos. Dwa różne. Na jednej połówce proszę breśniowy. A na drugiej mozzarella. Ogólnie mamy nieograniczoną liczbę składników. Klient może sobie dać na pizzę co chce. Cena zawsze jest taka sama, więc to jest super. Ale tak, musimy wyczuć, żeby ta pizza po prostu ja bym była, tak napieprzył do sufitu. W sensie, kurde, wyszedł ze mnie pieprzony Polak. Ale no trudno. Trudno, widzowie. A do sufitu napieprzył składników. Ok. Czyli nie możemy przestawić serem, ale możemy dodać więcej, jeżeli klient... Jasno, oczywiście. Jeszcze więcej. Ilu? Taką garsteczkę, chyba że klient będzie chciał więcej, czegoś lubi więcej, to spokojnie. Och, to ja chcę 10 kilo pizzy. Dokładamy, żeby miał taką pizzę, jaką chce. Ja nie mówię, gdyby nie kamera, to bym sobie wziął ananasa. I na którą połowę będzie? Pomidora na tej, gdzie jest rozbyw, a tam, gdzie są pieczarki, jeszcze ziemniaki. Gotowe. Gratulacje. Dupa ziemniaki, co jest? Dupa chciała ananasa, u mnie nie wezmę, bo jest kamera. A po chwili mówi, połóż mi ziemniaki na pizzę. Jak pizza z ziemniakami, Boże. Ja nigdy o czymś takim nie słyszałem, w dupę. Ziemniaki na pizzę. Chłop się wstydził ananasa, a chce się... Nie wytrzymam, widzowie, w dupę. No jak pizza z ziemniakami? Nie, to moja pierwsza pizza, ale no nie mogę uwierzyć, że chłop się ananasa wstydził. I ewentualnie samego napoju. Skabowego jeszcze i kolesu. Chłop przyszedł na zwykły obiad. No nie wyrobię, mizerię. Tak, ono jest dość ostre, super. Mizerię na pizzę. Super, radełko sobie tutaj odłóż. Bierzemy sobie papier. Ekstra, odłóż sobie. Widzowie, umieram! Na psychach! I pytamy, co będzie na górę? Kurde! Proszę trochę szpinaku na górę. Na całość? Kurde, w dupę, ten typ! Super, też nakładamy tak, żeby nie przykryło pizzy. Co jest? I ilość jest idealna, super, pięknie to wygląda. Proszę barbecue śliwkowy, pikantny. I oliwę czosnkową. Jedna, druga. O ja pierdzie! Kaszankę na pizzę. Pizza z flakami zaraz będzie. Dziękuję bardzo, smoothie, za 8 miesięcy. Dzięki bardzo. Dobra, moja pierwsza pizza została zrobiona. I mam nadzieję, że klient wyszedł zadowolony. Zobaczymy, czy będzie mu wszystko smakowało. Mam nadzieję, że tak. Paprykarz na pizzę! Nie mogę. Co to jest za pizza? Mam nadzieję, że z każdą pizzą już nie będzie szło coraz lepiej. No nie mogę, widzę. Właśnie nie wiem, czy nie powinnaś zrobić przebitek w sumie, bo powinnaś robić prawo, wiesz, to będzie lepiej. Pigo. Tak, nie wiem, ryba po grecku na święta. Nie widać, jak palecze na to. O kurde. Przez te pierwsze poszły ci dobrze. A później już będzie gminy.
dopiero. Nie mogę, no za ciężki ten zapraszam film. Zapraszam kolejną osobę. Już zapomniałem, co oglądamy. To tak dobrze już robi pizzę, czy to nie ona? Puszka z barszu. Chodzicie do nas, to tak. Fajnie, że przyszłaś i że się odważyłaś u nas popracować, bo jak niektórzy widzą właśnie jaki mamy ruch, jaka kolejka i coś, to jest takie bardzo odważne, ale no u nas jest taka super atmosfera, że nawet jak mamy o właśnie kurde, taki duży ruch, to po prostu jest tak fajnie na zmianach i zabawnie, że szasz się po prostu fajnie pracuje, więc niech nie przeraża nikogo właśnie te kolejki, tylko śmiało. A macie cały czas jeszcze otwartą listę, że ludzie mogą, moi widzowie na przykład aplikować do was? Tak, jasno, oczywiście. Co na pierwszy? Rekrutację przez takie bardzo fajne ankiety. Nie mamy takich klasycznych CV jak w korporacji, tylko wypełnia się taką ekstra ankietę u nas. Z fajnymi pytaniami, coś w stylu, czy ananas na klipa zarazie nie. Jesteś na tyle wyrozumiały, czy coś takiego. Od kiedy 10-letnie dziewczynki idą do pracy? No w Polsce robić dobrobyt jak w nie będę mówił jak w jakim kraju, bo zaraz mnie zbanują. Ale wiesz, w jakim kraju się szyje buty od 10. Nie ma, dobra. My też bardzo luźno do każdego nowego pracownika podchodzimy, żeby od razu poczuł tak jak u nas jest, że po prostu taka fajna atmosferka. No ale ja to poczułam, przyszłam dopiero. Zara perma dostanę. Zobacz, już musimy tutaj okay, zrobić. Dobra. Widzę symulator, wyszedł? Może tak, na jakiś czas, zobaczymy. Nie proszę, bo co zwykle, pani zna moje preferencje. Cześć, jak Jezu, taka ty! Tak jak zawsze, pomidorowy, tak? Zygzak. Oraz najważniejsze, dużo ricotty. O, tak. Możesz spokojnie sobie z łapką dołożyć więcej. Mhm. Ja zawsze, jak jestem klientem, to jest pizza z pierogami, serio? Ja pierdzie. Dobra, ale bardzo ładna jest ta seria. Co położyła? Co to jest? To. Super. Co to? Dobrze, to jest moja trzecia pizza. Proszę bardzo. Dopiero co zaczęłam, ale już. To były ziemniaki? Nie no. Co to jest ricotta? Nie no, to chyba nie ziemniaki tu położone tak wzdłuż. Super. Łapiec? Jest. Pizza rolnika. Dobrze, to jest moja trzecia pizza, proszę bardzo. Dopiero co zaczęłam, ale już powiem ci, że mi się bardzo podoba. Jak zygzak ma kumczu tutaj lecę. Czy będą jeszcze jakieś inne serki, czy to wszystko? Nie, tylko mozzarella. Śmietana? Ja już wiem, nad czym muszę popracować. Na pewno nad szybkością. Bo ja na razie to tak się jeszcze obijam z tą pizzą, ale spokojnie. Wow, moja to mnie spędzi. Pizza ląduje. Ej, fajną macie robotę. Super, no. Super. Tak? No, naprawdę. Fajna robota, mogłabym tak pracować na co dzień. Mniej stresu bym miała. Co śmiesznie tutaj szef. Jasne. Mogłaby tak pracować na co dzień, ale jakby się dowiedziała, ile zarabia ona, a ile oni, to chyba by jej zbrzydło. Bardzo szybko. Co na pierwsze? No nie mogę. W sensie nie, no dobra, bo tu chodzi o samą przyjemność, okej, nic nie będę mówił. Bo tu się przyczepiam, wiecie o co chodzi. Ale okej. Dobrze, ja to wyświetliłam. O, dla ścisa już zajada, już została. Fajna, no właśnie, fajna może praca, ale nie chciałabym zarabiać tyle. W sensie w porównaniu do tego co ma, o to chodzi. Mega zajęła, serio, mogłabym tak pracować, prawda? Nie kłamie? Susy? I to ta, co z ziemniakami je pizza? Nie kłamie? Troll? Nie kłamie. Ale powiem wam szczerze, że to jest mega zajęła, serio, mogłabym tak pracować, prawda? Fajna, przyjemna praca. Wydajesz pizzę, robisz pizza z frytkami, to jej ulubiona. Z klientem, być miły, ale mimo wszystko, ci klienci też są mili, oni nie są na coś niemili. Na razie nie mam wcale jak miłych klientów, ale zobaczymy, czy trafi mi się jakiś podstępny, ale raczej nie. Ogólnie najgorsza... Ciekawe, czy jakby ktoś niemiły przyszedł, to by Wersow namylała do pizzy, by to pokazali na filmie. Ciekawe, nie? Do zrobienia tutaj to jest to ciasto, ona jest najtrudniejsza, żeby to wyrobić tak dalej, to trzeba mieć wprawę z tymi rękami. Więc na podanie dodatków jest dosyć proste, więc to jest fajne. Dobra, dzięki wielkie, bardzo proszę. Bardzo proszę, dziękuję bardzo.
i cuchy dołek, dobra. No, jednak też działamy na zamówienia online, nie? Tam przed kuberka pyszne i ten, więc musimy składać pudełka. Siema, witam. Ja akurat mam doświadczenie, bo jak zaczynałam jeszcze swój sklep prowadzić, tak, to tak, mieliśmy mnóstwo pudełek do składania. Aha, i ja tam działam. Ile pracownik zarobię takiej pizzerii? Dobra. Nie wiem. Niech widz napisze, co się zna. Każda praca jest fajna. Bo trzeba się przekonać i przyjść z dobrym nastawieniem. 18 zł na godzinę? Na rękę? Czuję się teraz odpowiedzialna, ponieważ każdy szczegół jest odpowiedzialny za to, że ta pizza to ile wychodzi na miesiąc? Okej, laszki przygotowane. Muszę ci powiedzieć, jak na pierwszy dzień pracy jesteś praktycznie nieubrudzona. Jak to zrobiłaś? Tak, to jest jakieś ciasto dla ciebie. Brutto 18? Zarabia 20 ziemniaków na pizzę. 18 na godzinę i luj. Pesto. Jasne, pesto. I teraz jest zagadka. 18.30? Co? 3K na godzinę? Mozzarella i gouda. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale zostałaś wrzucona na głęboką wodę, tak. Bo nie miałyśmy nawet okazji powiedzieć, który to jest ser, bo już zaczęłaś robić pizzkę. A jak gdzie sos? Coś to bez sosu, jak grzą pizzy. Wszystkie mięska. Wszystkie mięska, dobrze. No i teraz właśnie pytanie, czy mięska mogą się krzyżować? Mogą się... Nie, właśnie staramy się tak, żeby mięska nie zachodziły na siebie, ale to jest do zrobienia, spokojnie. Będziemy tu walczyć z tym. Dobrze. I kurczaczka gdzieś tam, wiesz, podciskamy. No właśnie, kurczaczka. 2500 się zarabia w takiej pizzerii miesięcznie, ale na rękę, tak? 2500. Super. W regulaminie pizzerii sieciowej zarobki pizzermena kształtują się obecnie na poziomie 3500 zł, ale brutto? To ile wychodzi? Tak może być? Dobrze, jakie będą składniki jeszcze? A w regularnej, a ja w regulaminie, happy. Na co no, moje oczy szwankują od lat, niedługo będę ślepy. Ale jak nawet jak będę ślepy, będę streamował dla widzów. Będziemy słuchać muzyki i ją oceniać wtedy, bo będę miał lepszy słuch. Kumasz? Ja już mam plan, jako ślepny nawet. Może papryki tak na rozkroju. Może tak troszeczkę cebuli. Cebulki, dobrze. Ej, ale sobie fajnie, bo ludzie sobie mogą też swoje jakieś tam fantazje realizować. Tak, jasno, może ty. Tak, naprawdę. Coś jeszcze? To wszystko, dobrze, Dawid. 2550 zarabia? Dobrze. Jeżeli pracujesz i się uczysz do 26 roku życia, nie płacisz PIT-u, więc sporo wychodzi. Okej. Okay. 20 zł na godzinę netto, pracownik kuchni, pizzerii. To jest sos pesto, zastanawiam się. Sos pesto. Wikipedia, dobra, luj tam z artykułami jakieś, ja czytam wasze te. Sos śmietanowy z sosem pesto bazyliowym. Brzmi pysznie, poproszę. A czy będzie w Warszawie przeciętny pizzeren zarabia 5 koła? Moje przeczytaj dziadu. Masz 18.30 na godzinę, bo nie odprowadzasz podatku do 26 roku życia i masz ponad 3K. Okay. Pięć koła się zarabia, jak się dyma 16 godzin dziennie? No bo wtedy może ta. Jeszcze jakiś inny serek? A zastanawia mnie, co wchodzi w skład 3 serów. Mozzarella, gouda. 3 sery. Mozzarella, gouda i blue cheese. Super, poproszę. Stoliczki wycieramy zawsze niebieską ściereczką i ona jest tylko i wyłącznie do stolików. Tak naprawdę nie możemy jej używać na barze, bo to już by była kontaminacja krzyżowa. Na jakiejś wiosce pracujesz i zarabiasz 1800 zł i ci pod ladą płacą? 1800? A ile jest minimalna krajowa teraz na rękę? Na rękę. Dwa 800 jest brutto. 2250 na rękę. Na którą? Na silniejszą, wiadomo. Strefa brudna ze strefą czystą. I różowy płyn do dezynfekcji. Dobra, ścieramy po kolei każdy.
Fajnie móc sobie skontrolować, ile możesz sobie dać dodatku. I teraz jak mogę sobie sama zrobić pizzę, to jest naprawdę co? Fajnie. Sobie no, sama robię. Moja pizza jest w sumie bardzo prosta. Gdzie te frytko? Składa się właśnie z takich składników. W sumie to ma tylko mozzarellkę i ricottę, ale naprawdę jest przepyszne. Ej, mówiłaś, że lubi frytki. A jaki jest tego? Według ciebie najlepsza właśnie wada i zaleta tej pracy? Zaleta, atmosfera w pracy i ludzie w pracy, to na pewno jest zaletą, a wada... Nie bolą nogi? Na początku, tak, na początku, to tak, ból nóg na samym początku, ale później się przyzwyczajasz. To tak samo jak w sumie ze wszystkim. Jaka wada? Gastro tak jest trochę, że te nogi tak, 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 tak. Więc tak, to wadą na początku jest na pewno ten ból nóg, ale to później już nie zwracasz na to uwagi, mija, dokładnie tak. Wycięli, jak mówiłaś, że mało płacą? Sadgę? Ja pierdzielę. A pewnie byłeś w tej pizzerii i słyszałeś, ty z pierwszej ręki, wiesz, mów jak było. I co jeszcze mówiła złego? Ja ci wierzę na słowo. Taka mała pizza pewnie za 3 dychy i niby świeże składniki, a pewnie tak czy srak z tego samego miejsca, co tanie pizzy. Nie no. Znaczy nie wiem. Ale nie no, jest różnica między lokalami, no w dupę. Nie ma co aż tak ten uogólniać, że wszystkie pizze są takie same, tylko jedna ma lepsze opinie i dlatego jest drożej. Okej, okay, muszę teraz tak spróbować wszystkich sosików. Miałam tak barbecue. Wiadomo, no też to jest popularna jakaś pizza, non stop są ludzie w kolejce, to widzicie. To ceny mogą być wyższe, no z samego faktu, że ta pizza jest popularna, ta pizzeria. Kolejki są, se podnoszą na S. Zrobię tak totalnie w przeciwieństwie do tego, jak podaję. Ale dobra, zrobię jedną górę, żeby nie... Ta barbecue dla mnie to najlepszy sos, jaki istnieje. Jaki jeszcze jest dobry sos? Gdyby Warsaw napluła ci do pizzy, byś zjadł, bym sprzedał dzieciom w dupę za 1000 zł. Oliwa bazujemy. O, dobra. Dobrze więc, tak prezentuje się moja pizzka. Idę zajadać. I teraz robimy sobie zdjęcie. Zawsze mamy takie śmieszne zdjęcia. I idziemy na przerwę. Dobra, z tym podkładem. Dobra. Pierwszy raz jem pizzę z innym sosem niż polaki. Ale dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Pracowniczą, ale już zabieram do roboty. A u nich jest tylko jeden rozmiar pizzy, tak mi się wydaje, nie? Bo z tego co widzę, wszystkim taką samą robią. I to 3 dychy ta pizza. Co chcesz jeść? Tutaj mam wtyki, może będzie jakaś zniżka 2 zł. Nie muszą podnosić ceny. Sama rośnie, rząd o to dba. W sumie tak. Zaraz sobie więcej jak chcesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w restauracji. Nie ma żartu tutaj. Widzę tą precyzję w rękach. SPX, ok. Trzeba zrobić zigzag, ja mówię, dobra. Dzień dobry, cześć. Ja sobie bym chyba podwyżkę zaproponował. Tak? Chyba wyrwaliście ją z przerwy. No właśnie. Zjadłaś sobie na spokojnie? Nie, ja już jestem. Okej, okay, dobrze. Tak. Jak się zatrudnię, to na stałe. Ona pizzę wpieprza w pracy, a ja mam kanapki z pasztetem. Skam. Ale w sensie, ty robisz też w pizzerii? Kanapki z pasztetem już? Same z pizzy? Czemu? To będziecie mogli zejść się pchać. Bo masz szefa Janusza pieprzonego. No to tyle wszystko. Weź mu na mela i na ryj. I zgodnie. No pewnie. Dobrze. Ja sobie biorę barbecue. Na adwokata zbiera ona. To ja wezmę. Nie wiem co. I do tego jeszcze wezmę chyba piwko. Proszę Gaja, proszę. To zobacz jakie fajne. Musimy. Zwiedzą. I będzie na całości? Na połowie też. Czyli na tej z salami. No zobaczymy, jak to wystarczy. Ale byłem Maxarek, tak pewnie. Z olikami. A no tak. No, z pieczarkami. No tak, z oliki też są rzeczy. U mnie będzie barwek i pikantny. No prawie zgodnie, ale prawie. Że ty kapca potem lepi pizza? Najpięknie. O, teraz trzeba to szybko, wiesz, na Allegro wrzucać. Dobrze, i będzie kartą. Dzięki. Nie musisz płacić, no, na koszt firmy. No.
Na koniec firmy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, super, że... Boże, jeszcze bardzo w długi na pierwszy. Jak wrażenia po Far Cry 5? Skończyłem sobie wczoraj streama na spokojnie o 5 i taką srakę miałem po tym Far Cry'u, chłopie, naprawdę. Jakbym wpieprzył jakiegoś takiego McDonalda, co 5 lat tam leży na Islandii, czy 50, to bym nie miał takiej sraki jak po tym Far Cry'u. Chłopie, no, szczyściło mnie równo po tym gównie, serio. Taki niesmak pozostał, chyba rok czasu do następnego Far Cry'a będzie. Końca pracy. Hey, what cheese will be for you? Yeah, this one. This one, okay. This one? This sauce? Yeah, this one. Yes. Okay. And that's it. Okay. No, jakby mini Mike kebaby robił na odcinku, fajne by było. Codziennie po zmianie są myte te moje panienki, więc teraz moim zadaniem jest wytrawywać ciasto razem z łąką, tak żeby się tutaj wszystkiego pozbyć, żeby wyczyścić to troszkę. Tutaj masz na tym pasku... Już się zregenerowałem, legionista. To co tak naprawdę legionista sprzedajemy, no głównie to będzie pizka. Uber Far Cry'a idzie, podobało tak mi się zakończenie. Powiem ci tak. W Metinie 2 są lepsze questy niż w Far Cry'u 5. Opakowaniem, no nie? Więc mamy pizzę, własną kompozycję z opakowaniem. Kliknij sobie. I patrzysz, jakie ma ciasto na samym początku. Klasyczne. Bierzemy klasyka. I sprawdź, ile, jaka jest cena. 30, 30. Zapłać. Tak, się tak, Uber. Tak. I klikamy Uber Karta. To jest Uber Karta. Ojciec, jeszcze raz. Far Cry 1 oceniam przez pryzmat czasu. No inna gra zupełnie niż Far Cry według mnie. Ja bym nawet do Far Cry nie zaliczył Far Cry 1. Jakby tak na to spojrzeć właśnie w ten sposób, fajna giereczka taka do przejścia raz w życiu, żeby se zaliczyć. I tyle. I zapłać. Dzień dobry, co za ja bardzo proszę pizzę, bajmarsu. Aha, co ona chce? Dzień dobry, co za ja bardzo proszę pizzę, bajmarsu. Aha, znaczy on, sorry. Pizza by Verso. To może na, a to może być na klasycznym. Na klasycznym, dobra. A jak coś będzie dla ciebie? Ten pomidorowy może być. Tyle, tak? Dobra. A skąd wiesz, że tu jestem? Chłop tylko przyszedł, bo Verso jest pewnie pizzę do śmieci wypierwszy, rozumiesz? Giga sadkę dla pizzy. Od koleżanek. A, okej. Okay. Tyle serka czy więcej? Tyle? Dobra. No Far Cry 1 chyba miał lepszą fabułę niż Far Cry 5, bo chociaż jakby ogólnie miała sens, że od początku do końca jakoś to było polepione ze sobą, a w Far Cry 5 to jest bez sensu bo wszystko. Niby się dobrze zaczyna, ale jest bez sensu, no. Miałam już kończyć pracę, ale przed jeszcze... Zmarnowany gigapotencjał. Ten chłopak powiedział, że chciałby pizzę ode mnie. Pizza do ciebie, pozdrawiam. Taka pizza, żurek jako sos, ziemniaki, bigos, pasztet, buraki, ćwikłowe, mela od wersów, klatka. To była moja ostatnia pizza, którą zrobiłam. Za ile gramy? Zaro, zaro. Będę się przebierać i będę robić fotdy z wszystkimi tutaj na miejscu, ale bardzo się cieszę, bo przyszło dużo osób, chociaż nie mówiłam nigdzie, że tutaj będę, bo chciałam, żeby jednak to była faktycznie... No, YouTube powoli wprowadza coś takiego, że nie będzie w ogóle łapek w dół widać. Jeżeli tego nie cofną i przy tym zostaną... Giga gówno. Oby wycofali się z tego, bo to będzie tragiczne. Nie praca i żebym mogła się skupić na tym, żeby faktycznie te pizzki umieć przygotować. I to YouTube wprowadza, to nie ona zmieniła. Super, super, dziękujemy bardzo. Pożegnałam się już ze wszystkimi i kończę swoją zmianę. Nie wyrzucili mnie z roboty, jest dobrze. Powiedzieli nawet, że całkiem spoko mi szło, były potknięcia. Nie opłaca się łapek dodawać, skoro nawet tego nie widać. No właśnie, ale w pewnym sensie to też jakby ubije niektórych youtuberów, którzy bazowali na łapkach w dół, jakiś czuks i tak dalej. Oni bazowali na łapkach w dół, łapki w dół to jest aktywność i ostatecznie działają tak jak łapki w górę. W sensie to samo dają. Ostatecznie. Po prostu dla kogoś, to może ktoś gorzej odebrać, że jego film minusują, ale działają tak jak łapka w górę. I teraz będzie tak, że ludzie, którzy na tym bazują i nie będą tego dostawać, bo tego nie widać, mogą zniknąć z YouTube'a niby. Ale nie wiadomo. Zobaczymy.
Tak jak na przykład mi powiedziałam na przykład, że zamiast, że nie dałam boczku do jakiejś pizzy i dobrze, że Paulina była czujna i cały czas kontrolowała wszystko. Zaraz będę kleju, zaraz będę kleju. Ale mimo wszystko, super praca i serio. Ja uwielbiam jakieś takie nowe doświadczenia. Uwielbiam się próbować w czymś i proponujcie koniecznie w komentarzu. Robiła serio 8 godzin? Mam podjąć, mam nadzieję, że może jakoś tak będę mieć możliwość, żeby to zrealizować. Ta praca jest super i jeżeli na przykład wy jesteście studentami, szukacie sobie takiej pracy, czy przejściowej, czy na stałe, a właśnie takiej luźnej, to polecam wam to miejsce. Mi przynajmniej w tym jednym dniu się bardzo podobało. Ciekawe mnie komentarze. Ogólnie podsumowując, atmosfera w tamtym miejscu jest super. Jacyś starsi na plus ludzie. I naprawdę wszyscy byli pomocni, ale tak się stresowałam, że może nie wiem, ktoś nie będzie chciał ze mną pracować, bo nie będzie chciał ktoś tego wytłumaczyć i tak dalej. A serio wszyscy byli mega mili, za co bardzo dziękuję. Też fajnie, bo Nowciuk przed Timbers od Store przed moją przyjaciółką wzięła. Skandal w ogóle, na Marszu Niepodległości, co tam spędzony właśnie w serii. Dajcie znać, czy wy mieliście już takie doświadczenia i jaka pizka jest waszą ulubioną. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym. Dobra. Prawnik. Powie, jesteś tak bogaty, że bawisz się w zwykłe życie. Ty, coś ty wiesz, no? Takie Simsy to już są dla niej, nie? Blank. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!